Fobia szkolna w Polsce pojawia się coraz częściej, mówi się o niej coraz więcej, ponieważ jakby większa też jest świadomość tego, że rzeczywiście może to generować lęk i sytuacje stresowe dla dzieci, zwłaszcza w kontekście sześciolatków, które poszły też do szkoły. Rodzice mają bardzo wiele obaw, które wiążą się z tym, że dzieci nie poradzą sobie w szkole. Natomiast należy też pamiętać o tym, żeby nie projektować swoich obaw i swoich lęków na dziecko. Mówiąc o fobii szkolnej, mamy na myśli lęk i strach dziecka związany z uczęszczaniem do szkoły. Dotyczy on tak naprawdę dzieci w każdym wieku. I myśląc o lęku i o strachu, tak naprawdę może on dotyczyć każdej sytuacji, nie tylko tej związanej z samą szkołą, jak również rówieśników, nauczycieli i wszystkich tych sytuacji, które są związane z lekcjami i z nauką. Objawy fobii szkolnej to przede wszystkim niechęć. Rodzice mogą uważać, że dzieci nie chcą chodzić z lenistwa. Wszystkie objawy somatyczne też występują, na przykład bóle głowy, na przykład nudności, mdłości, dziecko może czuć się słabo, może mieć także złe wyniki badań. Bardzo często mówiąc o fobii szkolnej myślimy o stresie związanym z wymaganiami. Dziecko na przykład boi się porażki, boi się wyzwań, ma kłopoty z tym, żeby mierzyć się z nowymi sytuacjami, z wymaganiami, bądź też boi się tego, że zostanie źle odebrane, lub też wymagania rodziców są zbyt duże i boi się, że nie będzie mogło mu sprostać. Częściej będzie dotykało to tych dzieci, które są nieśmiałe, które są wycofane. Aby pomóc dziecku z fobią szkolną, przede wszystkim należy z nim dużo rozmawiać, aby rozładować napięcie związane ze stresem i z lękiem przed chodzeniem do szkoły. Na pewno warto też zwrócić się do specjalisty po to, żeby uzyskać konkretne wskazówki do pracy z dzieckiem. Warto odnieść się do technik relaksacyjnych, do tego, aby z dzieckiem dużo rozmawiać i opierać się też na literaturze. Bardzo dobrze by było, aby nauczyciel mógł rozpoznawać fobię szkolną u dzieci i bardzo chciałabym, aby zwłaszcza w nauczaniu początkowym pojawiały się typowe godziny wychowawcze, które będą opierały się na takich treningach umiejętności społecznych i mówiły o tym, jak radzić sobie ze stresem, z lękiem, również ze złością,